Spektakl Ferdy Durkę, inspirowany powieścią Witolda Gombrowicza, to najnowsze wyzwanie grupy teatralnej Petrus, działającej w 5. Liceum Ogólnokształcącym imienia księdza Piotra Ściegiennego w Kielcach. Dlaczego płaczemy z poetą, czytając ten cudny i harfowy poemat w Szwajcarii? Premiera, która odbędzie się 23 marca o godzinie 18 w Teatrze Lalki aktora Kubuś, będzie kolejnym pokazem realizowanym w ramach projektu W szkole i na scenie. Umożliwia on prezentację na deskach profesjonalnego teatru spektakli realizowanych przez uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego. Tę pasję młodzież nasza dalej rozwija. Szczególnie jest nam miło, że tę współpracę, która jest pewnym uzupełnieniem od strony merytorycznej, podjął Teatr Lalki aktora Kubuś, bez którego w zasadzie spektakle, które ostatnio młodzież przygotowuje, nie miałby racji bytu. Poza tym młodzież sama nie tylko rozwija się aktorsko, ale także graficznie, bo przygotowują i zaproszenia, i plakaty, które mogę śmiało powiedzieć, że są w pełni profesjonalne. Zaproszenia rozesłane, jeszcze tylko ostatnie próby przed poddaniem się ocenie publiczności i ostatnie wskazówki udzielane przez opiekunki zespołu Agnieszkę Dziarmagę i Ewę Majerowską oraz reżysera spektaklu, którym jest współpracujący z Teatrem Kubuś Przemysław Żmiejko. Tych prób za dużo nie mamy, jest to raptem kilka spotkań, ale młodzież pracuje sama, a ja gdzieś przychodzę zawsze na etapie już zainscenizowanej sytuacji, gdzie dodaję tylko swoje uwagi reżyserskie, aby wspomóc ich i usprawnić całość. Ferdy Durkę przygotowane przez uczniów Ściegiennego jest spektaklem dla widzów od lat 12. Bohater Gombrowicza, Józio Kowalski, odbywa egzystencjalną podróż w czasie i przestrzeni w poszukiwaniu własnej tożsamości. Postać Józia jest według mnie dosyć taka specyficzna, dla mnie ciężka do odegrania, ponieważ jest to człowiek niezwykle zagubiony, którego profesor Pimko, można powiedzieć, wrzuca w taki świat, w którym on nie do końca jest w stanie się odnaleźć, nie wie, jak to zrobić, i jest to z pewnością dosyć ciężkie zadanie. Sam spektakl, w którym sztuka Gombrowicza przedstawiana jest w współcześnionej formie, jest dla uczniów niełatwym zadaniem, ale już patrząc na próbę przed premierą, widać, że poradzą sobie znakomicie. Uczy się wyrażania emocji głębszych, bo Ferdy Durka nie jest łatwym utworem. Też chcielibyśmy pokazać widzom trudny do odbioru sztukę w łatwy sposób. Grupa teatralna działa w 5. Melo imienia księdza Piotra Ściegiennego w Kielcach od niemal 20 lat. Od 11 pod nazwą Petrus. Co roku przygotowują nowy spektakl. Ferdy Durka jest drugim przedsięwzięciem realizowanym we współpracy z Teatrem Lalki i aktora Kubuś. Największą satysfakcję daje już na koniec, kiedy spektakl się kończy, kiedy wszyscy biją brawa. No jest to niezwykle motywujące do dalszego jakby rozwijania siebie. Piękne uczucie. Trzymamy zatem kciuki i za gorące przyjęcie spektaklu przez publiczność, i za dalszy rozwój młodych aktorów. Zrozumiałe.